Witam na kanale TelCap24. Zamówiłem ostatnio kamerę na AliExpressie za 2 dolary. To jest model A9. Kamera jest IP. Jak widać, opakowanie jest w fatalnym stanie. Zaraz pokażę Wam zawartość tego opakowania. Jest instrukcja obsługi w języku angielskim oraz chińskim. Przewód do ładowania kamery micro USB. Kamera oraz taka stópka, co mogę przykleić, żeby po prostu się kamera trzymała. Jeśli chodzi o budowę kamery, tu mamy przycisk do zasilania, dwie kontrolki, przycisk do ustawień, wejście na karty SD, wejście do przewodu, żeby ładować i żeby miał podtrzymanie energii micro USB. Zaraz Wam pokażę, jak tą kamerę skonfigurować. Do tego jest potrzebna aplikacja według instrukcji V720. To, żeby skonfigurować kamerę, żeby działała po Wi-Fi w naszym mieszkaniu, przyciskamy guzik on najpierw. Jak widzicie, zaczęła nam tu dioda mrygać. Żeby ją skonfigurować z aplikacją, przyciskamy ten guzik przez około 3 do 5 sekund. Zaczął szybciej migać. W tej chwili Wam pokażę na aplikacji, jak to skonfigurować oraz jaki jest obraz tej kamery, czy jest warta te 2 dolary, czy to wyrzucone pieniądze w błoto. Już uruchomiłem aplikację V720, która jest zalecana przez kamerę. Jak widzicie, mamy instrukcję, jak uruchomić połączenie z kamerą. Musi być połączenie do sieci 2.4, bo kamera inaczej w tej chwili inaczej nie będzie działała. Wpisujemy hasło, potwierdzamy. Jak widzicie, już nam aplikacja przez Bluetootha wykryła kamerę. W tej chwili są przesyłane informacje z aplikacji na kamerę, żeby się połączyła po Wi-Fi. Wybieramy, gdzie ta kamera jest, gdzie ma być zastosowana ta kamera. Jak widzicie, bateria 47%. I jak widzicie, udało się skonfigurować. Dobrze, teraz Wam pokażę obraz tej kamery na pełen ekran. Widzieliście, jak tą kamerę skonfigurować, jaki jest obraz oraz dźwięk z tej kamery. Jeśli chodzi o cenę, to tak jak mówiłem, ja zanim zapłaciłem 2 dolary na AliExpressie, była promocja, widziałem na innych portalach za 40 zł oraz w górę. Powiem szczerze, za tą kamerę więcej niż 2 dolary bym nie dał. To jest mi ciekawostka, żeby mieć po prostu jakikolwiek monitoring. Nie wiem, czy nie lepiej zrobić ze starego telefonu kamerę IP, są teraz aplikacje. Mam zamiar taki filmik nakręcić, jak ze starszego telefonu z Androidem zrobić podobną kamerę. Jeśli chodzi o długość trzymania baterii, niby producent zapewnia, że do godziny czasu powinna ta bateria trzymać. Mi maksymalnie trzymała do 30 minut przy wyłączonym mikrofonie. Jak włączyłem głos z kamery, automatycznie czas pracy kamery mi spadł do około 15 minut. Nie wiem, czy to po prostu ta kamera jest taka wadliwa, czy po prostu te kamery tak wszystkie mają. Jeśli ta kamera cały czas działa, trzeba podłączyć ją pod zasilanie. Wtedy można działać śmiało kilka dni. Jeśli mamy źródło sygnału, to trzeba kupić do tego jeszcze powerbank, żeby po prostu w tym miejscu mieć jakikolwiek obraz. Jeśli chodzi o nagrywanie w nocy, niestety widziałem tylko czarny ekran, nie było żadnego obrazu. Jako ciekawostka, za 2 dolary można sobie kupić taką kamerę, ale ja nie polecam tego zakupu. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, trzymajcie się.